Messing Around. Zaprasza ten typ mes. Dobry wieczór, zaprasza i jest już w Radiu Campus. Witam wszystkie słuchaczki, słuchaczy i widzów i widzki. W ten, no taki trochę można powiedzieć wieczór duchów, jak się przejeżdża przez Warszawę. Były różne podejrzenia co do tego, jak będzie wyglądał ten wieczór, czy będzie spokojnie, czy niespokojnie. Natomiast Warszawa jest pusta, w ogóle dwa samochody na krzyż z trzy osoby. Okazuje się, że niektóre knajpy są czynne. No, muszę powiedzieć, że źle to wszystko obliczyłem, bo przyjechałem samochodem, a okazuje się, że jednak mógłbym coś gdzieś nabroić. Ale słuchajcie, to nie dzisiaj. Dzisiaj grzecznie i tak jak co tydzień polecę wam kilka albumów w całości pięknych od pierwszej do ostatniej pieśni. Za jakieś 20 do 30 minut zachęcę was, byście zadzwonili pod 228-27-7205 tu do Radia Campus celem przedyskutowania ze mną spraw tych i owych, ale jeszcze nie dzwońcie, bo jeszcze nie wiecie, o czym będzie bajerka. Chcę was później dopiero naprowadzić. A na razie polecanko płyty. Słuchajcie. Jest mrok na ulicy, już w okolicy godziny 16 robi się ciemnica. No i często podchodziłem w ostatnich audycjach do tego jesiennego sznytu polskiego nie w kontrze, a w zgodzie. Czyli prezentowałem brzmienia również mroczne i nowojorskie. Był Royal Flush i parę innych asów takich, którzy no, zaznali w życiu poważnej jesieni. Dzisiaj właśnie kontra, dzisiaj A Rebours. Polecimy z gościem, który nazywa się Lil Half Dead. Już sama ta ksywa świadczy o wielkości tej postaci. Mały, półmartwy. To naprawdę, moja ksywa przy jego ksywie to jest w ogóle jakaś igraszka. Mały, półmartwy to reprezentant Kalifornii, konkretnie Long Beach. Long Beach to są takie rozdęte łomianki Los Angeles. Stamtąd jest oczywiście mój idol Nate Dogg, ale stamtąd jest Snoop Doggy Dogg i też kuzyn Nate Dogga, właśnie Lil Half Dead. Tam takie pokrewieństwo jakieś występuje pomiędzy panami. Lil Half Dead jest raperem, mocno powiedziałbym basicowym. Nie spodziewajcie się poczwórnych rymów i na jakichś arcy oryginalnych spostrzeżeń. Natomiast to, co dzieje się muzycznie na jego drugiej płycie z 96 roku, do dzisiaj brzmi jak brzmi jak sny syren. Chciałem powiedzieć bogów, ale o bogach już chyba mówiłem. Brzmi jak sny syren i jest absolutnie pozbawione rdzy. Pokryło się tylko i wyłącznie szlachetnym mchem. Jest to, można powiedzieć, definicja G-Funku. Oczywiście w 96 roku, kiedy ten album wyszedł, ja byłem zajęty jakimiś zupełnie innymi rzeczami niż rap. Prawdopodobnie starałem się, zaimponować dziewczynom na szkolnej stołówce znajomością składu Spice Girls. Natomiast właśnie wtedy Lil Half Dead wydał swój drugi album i usłyszałem go wiele lat później. Teraz do niego też wróciłem i myślę, kurczę, no jest takie miejsce jak Long Beach i tam naprawdę świeci słońce, a to jak zostało to wyprodukowane, to co tutaj dzieje się, jeżeli chodzi o charakterystykę basu, jeżeli chodzi o doskonałość bębnów i ten jakże nieprzeszkadzający wokal, trochę śpiewny samego rapera, no to się broni po latach. Posłuchajcie Lil Half Deada i taką właśnie piosenkę do dziewczyny. On się jara, że jego dziewczyna jest z południa. Nie wiem, czy chodzi o Teksas, chyba nie chodzi o Kalifornię, chyba w ogóle chodzi o południe Stanów. Southern Girl. Lil Half Dead z albumu swojego drugiego Still On Mission. Bez trudu znajdziecie ten album tu i ówdzie, choć mam wrażenie, że wciąż wie o nim niewielu, a naprawdę ta produkcja, tu wszystko słychać, jeżeli typ gra na gitarze, to słyszymy każdy detal, jeżeli wchodzi
charakterystyczna G-funkowa, wysoka, piszczała. Ona też nie przeszkadza raperowi. Jakie to jest świetne. No tutaj z Lil Half Deada wyszedł niezły Lovelace. Chce dziewczynę kisować i hagować i w ogóle taki jest przyjemniaczek, ale no uwierzcie mi, że te okolice, z których on pochodzi, to jednak jest wszystko LA, kultura gangów i jakkolwiek no nie jest to oparte na przemocy, nie jest to oparte na no jakimś, może powiedzieć, wielkiej klęsce państwa amerykańskiego, że tak się tam te gangi rozpleniły, robią co chcą w niektórych dzielnicach, to daje to okolicom Kalifornii, na pewno okolicom Los Angeles, taką niesamowitą spójność estetyczną. Właściwie jeżeli obejrzymy filmy Menace to Society albo Boys and the Hood z początku lat 90. Wielkie, wielkie kino, bardzo polecam. To też się świetnie obroniło po latach. Zobaczymy gości ubranych w charakterystyczny sposób, który do dziś na kalifornijskich, los angelesańskich ulicach właściwie obowiązuje. Jesteś z Cripsów, czy jesteś jakoś tam powiązany z Cripsami, no to jesteś niebieski, ale taki no właśnie też charakterystyczny niebieski. To jesteś z Bloodsów, wiadomo, czerwień, jesteś neutralny, to czerń. I ten sposób, poprzez subkulturę gangów, uzyskujemy coś w rodzaju przedziwnego lokalnego folkloru, gdzie ci raperzy, muzycy stamtąd, właściwie od ostatnich 40 lat wyglądają w zasadzie tak samo, jak skary to białe. No, mamy oczywiście jeszcze też diasporę meksykańską i właściwie tam też jest ta niesamowita spójność. Pytanie, czy to jest walorem, czy to jest przekleństwem tego regionu? No cóż, ja mogę sobie dywagować o tym, na szczęście tylko i wyłącznie na poziomie no, bycia słuchaczem. Też swoje tam przejeździłem po tych dzielnicach z odpowiednim przewodnikiem, rzecz jasna. Liznąłem tego klimatu. Nakręciłem też tam teledysk. Musieliśmy zawrzeć tam porozumienie z lokalnym hersztem. Tak, współpracowałem też z jednym takim aktywnym Cripsem przy okazji planu innego teledysku, ale no wiadomo, to nie jest moja rzeczywistość. Ja sobie tutaj w ciepełku w środku Europy siedzę. I jest milutko, a tam milutko nie jest. No w każdym razie to jest ta spójność, za którą świat pokochał zarówno brzmienia G-funkowe, jak i cały rap z Kalifornii. Nie ma tej spójności Nowy Jork. Już to ze względu na pewnego rodzaju odpuszczenie w brzmieniu, jakie sobie Nowy Jork dał. To znaczy już nie musi być tak charakterystycznie brudno i samplowo, żeby coś było z Nowego Jorku i żeby było za nowojorski godny rap uznane. No i wiadomo, że goście też tam wyglądają inaczej, bo mają wszyscy cztery pory roku, a w Kalifornii no właśnie te mocno spójne od lat stylówki. Jeśli chodzi o niepowiązanych z gangami kalifornijczyków, w mojej osobistej opinii, to jeden z najgorzej ubranych regionów tak zwanego zachodniego, mocno cywilizowanego, bogatego świata. Nie wiem, młodzi Francuzi czy Włosi, to z Włochami to różnie, ale załóżmy, że Włosi też są w tej lidze, Hiszpanie, oczywiście Brytyjczycy potrafią naprawdę wyglądać no elegancko, ujmijmy to najkrócej. Natomiast Kalifornijczycy ze swoim przywiązaniem do klapków, krótkich spodenek, po prostu w dowolnym wieku ci mężczyźni chodzą. Typ ma 80 lat, pokazuje mi swoje blade golenie. Ja nie chcę widzieć męskich goleni, naprawdę. Dla chłopców są krótkie spodenki, dla dorosłych mężczyzn w moim świecie absolutnie nie. Jeżeli im się strasznie pocą jaja, to niech je po prostu częściej myją. I nie wiem, kupią sobie inną bieliznę, a niekoniecznie skazują wszystkich przechodniów na obserwację ich łydek. Kalifornijczycy robią to nagminnie, rzucają do tego jakiś pognieciony t-shirt i no wiadomo, to jest taka postawa, że słuchajcie, u nas trochę świeci słońce cały czas, więc nie musimy się stroić, nie podoba się to, iść gdzieś, gdzie jest zimno. Rozumiem, no ale jak mówię, estetycznie nie jest to inspirująca szerokość geograficzna Los Angeles. Ludzie wyglądają fatalnie tam po prostu. No i co? Tak właśnie przez Lil Half Deada i moje około kalifornijskie spostrzeżenia przechodzimy do
następnej piosenki Lil Havdeda, bo zamierzam udowodnić wam, że to jest po prostu wzorcowy G-funkowy album, jeżeli chcecie sobie przetestować bas w samochodzie na przykład, ale też nie tylko bas, bo właśnie te wspaniałe piszczały. Odpalicie sobie numer, jak się on zwie, Still Rolling, oczywiście, Still Rolling i usłyszycie, że tam się wszystko zgadza, mix, mastering, niesamowicie zrobiona płyta przez Tracy'ego Kendricka, to sprawdziłem przy pomocy też Szymona Szyzla, eksperta od G-Funku. To jest gość, który faktycznie pozostawał bardzo w tle, to nie jest topowy, bardzo znany G-Funkowy producent jak Dr. Dre czy DJ Quick. No nie, to jest gość, którego możemy w wersji takiej pierwszoplanowej usłyszeć właśnie na drugim albumie Lil Havdeda, Still on the Mission. Wszystko, co musi być w G-Funku, będzie w tym bicie, który usłyszycie za 3, 2, 1. Tak jest, dzisiaj pokonujemy mroki jesieni brzmieniami kalifornijskimi. To był Lil Havdeda, którego album Still on the Mission. Bardzo wam polecam, nawet okładka zestarzała się nie najgorzej pośród różnych rysowanych, taki komiksowy sposób amerykańskich okładek, które wyglądają dzisiaj po prostu jak koszmar studenta ASP. Akurat ta jest spoko, jak można się domyślić. Jak już mówiłem, Lil Havdeda jest basicowym raperem, ma też basicową okładkę. Na okładce jest na poły żywy, na poły czaszką jest on. Także Still on the Mission to jest album, który pomoże wam się przenieść w lata 90. w Kalifornii i naprawdę te kompozycje są piękne, tam nie ma sampli, to są świetne i święte też poniekąd funkowe brzmienia. No i to jest właśnie Lil Havdeda, nie za wiele można o nim powiedzieć, jeżeli chodzi o jakieś takie ploty, ploteczki. Zupełnie inną postacią jest następny as, z którym czekałem na odpowiednią audycję. No i jeżeli Kalifornia, to koniecznie Too Short. Tu jest w przypadku Too Shorta klęska obfitości, róg obfitości, klęska urodzaju, ze względu na to, że no zbyt wiele jest historii o tym panu. Too Short to zbereźnik, świntuch. Oparł swoją karierę o świntuszenie i jakkolwiek niektóre jego teksty wydają się no infantylne, w taki sposób można by powiedzieć zboczone, no to raz na jakiś czas popkultura potrzebuje kogoś, kto nazwie po imieniu pewne sprawy, które dzieją się w alkowie. Raz na jakiś czas przydaje się gość czy pani, która no, pisze i wykonuje teksty na bazie tych myśli zbereźnych, które wszyscy miewamy, ale z rzadka je wypowiadamy. Na pewno w 83 roku, kiedy Too Short, raper reprezentujący Oakland, ale urodzony w Los Angeles, zaczął swoją karierę, no, to była Ameryka Ronalda Reagana, czyli w teorii konserwatywna i purytańska. Wiadomo, sex sells, w Hollywood pokazujemy mnóstwo golizny, w reklamach pokazujemy niedwuznaczne, powyginane ciała, ale w teorii jesteśmy chrześcijańskim, konserwatywnym państwem, który tradycyjnych, rodzinnych wartości broni i ogólnie jest bogobojny. I tutaj jak macie jakiś problem, to dojedzie was Ronald Reagan albo jego żona Nancy. W tamtych czasach też bardzo taka bojowa postać o to, żeby wszystko było mocno poukrywane. Oczywiście cała hipokryzja Stanów była wtedy mocno widoczna, no bo popkultura i sprzedaż seksu sobie, a deklaracje z politycznej mównicy sobie. No, więc nie dziwi, że w takim momencie wyskakuje Too Short, który bez jednego zęba zaczyna
prosto nazywać rzeczy po imieniu. Bardzo interesują go te tematy, że penis i vagina spotykają się, ile może być z tego obopólnej radości. Zaczął sprzedawać kasety z bagażnika i już w latach 80. wyrobił sobie renomę w podziemiu. Tak to właśnie kiedyś w tamtych czasach zaczynało się kariery. Po prostu nagrywałeś kasety, goniłeś je sam, byłeś sobie artystą, starym okrętem i dystrybutorem. Jakże to było świetne, no ale oczywiście zawężało rynek Too Shorta do Oakland i okolic. Piosenka, którą wam puszczę, jest już mocno współczesna, dlatego że no, te rzeczy z lat 80. są raczej asłuchalne. Nie chciałbym was katować takim bardzo wczesnym Too Shortem. Jego styl dojrzewał, ale zawsze można liczyć na jego bezpośredniość. To jest tak no, na granicy beczki, ale bardzo poprawia mi nastrój ten album właśnie ze względu na bezpośredniość. Bardzo prosty angielski, ale z pełnym przekonaniem wykonywany przed mikrofonem przez gościa, który nazywa się Too Short. No, twierdzi, że nie chodzi o jego wyposażenie genitalne, tylko chodzi o to, że jest raczej niski. No ale jak na skąd się wziął jego pseudonim, nas to nie interesuje. Jest to nośny, krótki pseudonim i jest, każdy pseudonim byłby lepszy niż jego imię, bo imię Too Shorta to Todd. Tak, Too Short nazywa się Todd. Posłuchajcie Todda z albumu Can't Stay Away z 98 roku. Jednej z najlepszych rzeczy, jaka przydarzyła się Kalifornii lat 90. Słucham tego albumu regularnie. Do dziś jest doskonale wyprodukowany, a w tej piosence pod tytułem Don't Stop Rapping, no, mówiłem, że jakby intelektualnych treści to raczej nie. Głęboko intelektualnych treści to raczej nie uświadczymy. Pojawiają się dodatkowo 8-Ball i MJG, czyli chłopaki z południa Stanów. 8-Ball z charakterystyczną chrypą wynikającą z tego, że waży chyba 200 kilo i jego przeciwieństwo szczurkowaty MJG rapujący w zupełnie innym stylu na zwrotce bodajże ostatniej. Too Short, Don't Stop Rapping. Jeżeli jest jakiś powód, żeby posiadać kiedyś w życiu Cadillaca, to właśnie, żeby odpalić sobie ten numer i przejechać się z tym numerem na głośnikach. Bardzo, bardzo lubię ten beat. Pamiętam, że żeby uzyskać efekt takiej skaczkowanej gitary, bardzo długo mocowałem się na samym początku swoich przygód produkcyjnych. Kombinowałem tak, że brałem akord normalnej gitary, takiej i ręcznie nakładałem ten efekt już w komputerku. Jak dużą ulgę poczułem, kiedy po prostu zatrudniłem gitarzystę, który przyszedł z efektem typu kaczka i nagrał taką właśnie gitarę, o którą mi chodziło i nie musiałem tego robić w komputerku. Także wielkie, wielkie bity na płycie Can't Stay Away Too Shorta z 98 roku. Jak już mówiłem, Too Short to straszny świntuch, czy może nawet zwyrol. I o te wszystkie dirty skojarzenia oparł swoją karierę, miał przez to dużo problemów, usiłowano go cenzurować, twierdzono, że to jest no, bardzo nieodpowiednie dla młodych ludzi i tak dalej, dla słuchaczy Too Shorta. Nie wiem, czy to przez to, w każdym razie on znalazł taki mały wybieg z tej sytuacji, żeby rapować słowo bitch. Ukuł takie przedłużenie biatch, pisane jako B, ITCH, bijacz. I to bijacz występowało potem przez wielu, wielu, wielu artystów trawestowane w różnych piosenkach. No a to podobno Too Short osobiście wymyślił właśnie taki zapis i taką wymowę słowa bitch. Czy jest to wielkie dokonanie? Chyba nie. Cały czas jednak oddaję szacunek jego albumom, które są naprawdę, niektóre są świetnie wyprodukowane. Ten jest najlepiej wyprodukowanym jego albumem Can't Stay Away. I z tego albumu jeszcze jedna piosenka, która niejednokrotnie naprawdę podnosiła mnie z gruzów.
mentalnych, dlatego że jedną z zalet Tushorta, jego wielką siłą jest to, że no, jak zaczął w 83 roku, to właściwie do dzisiaj nawija, jest jednym z najstarszych aktywnych raperów. I już w 98 roku czuł się jak weteran. Ja w chwilach zwątpienia dotyczących właśnie, nie wiem, show biznesu, czy jakichś innych chwilach zwątpienia, odpalałem sobie numer, który poleci następny. How does it feel? Tu wszystko, ten wokal w refrenie, ten Tushort, ewidentnie doświadczony przez życie, wielokrotnie stający przed dylematem, czy sobie już odpuścić, czy zakończyć karierę, czy go to wszystko nie przerasta. Naprawdę w numerze How Does It Feel uzyskują efekt kojący ten beat, ten refren i Tushort. Posłuchajmy. No, zasłuchałem się. To dla mnie jest ważny numer i mam nadzieję, że wam też może kiedyś się przyda ta linijka o tym, że if you feel like doing something that ain't productive, look in the mirror, check yourself and say fuck it. Ta linijka pomagała mi wiele razy. Właśnie w jakichś takich zapętleniach myślowych, w jakichś takich dziwnych sytuacjach proste wersy Tushorta potrafią być pomocne. No i słuchajcie, 228-277-205. Będziemy rozmawiać, mam nadzieję, że do mnie zadzwonicie, mimo tego, że są święta i w ogóle. Chciałbym z wami porozmawiać o autorytetach. O autorytetach i to takich, które no nie wychodzą w badaniach. W badaniach, jak czytałem, najprostszym, oczywistym autorytetem jest mama, tata, babcia. Na te autorytety wskazują młodzi ludzie. No ale ja bym chciał jakieś postaci z kultury, może nie wiem, świętych albo dawnych bogów, jakieś konkretne postaci, które mają na was wpływ, bądź na przykład miały, ale zawiedliście się na nich i to już nie jest wasz autorytet. Dzwońcie do mnie pod 228-277-205, bo chcę was o to przepytać. Jestem zmęczony właśnie tymi badaniami, że mama, tata, no nie chciałbym tego w takim lokalnym sznycie prowadzić, no bo co mi z tego, że powiecie mi, że wasz ojciec jest autorytetem, super, ale no nie poznam gościa raczej nigdy. No i słyszę, że już mamy rozmówcę. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Cześć. Kto nawija? Romek. Romek? Romek, no. Cześć. Cześć, Romek. Jak zadałeś to pytanie i zacząłeś mówić o autorytetach, to pomyślałem sobie w pierwszej chwili o moich synach, którzy aktualnie mają 11 lat, bliźniaki i są dość mocno wkręceni w temat sportu. O! Tak. Widzę, że sami z siebie w zasadzie jak trochę podtykałem od dziecka, oczywiście pokazując im różne wzorce sportowe. Tak? Aha. Przepraszam cię, Romek, czy jesteś na głośno mówiącym zestawie? Jestem na głośno mówiącym zestawie, tak. A możesz nie być? Jasne. Pomożesz nam wszystkim lepiej usłyszeć. A teraz lepiej jest? Jasne, że jest lepiej. Zawsze jest lepiej na niegłośno mówiącym, tylko bezpośrednim mikrofonie blisko waszej grdyki. No i dobra, ale pozdrawiam synów, ale powiedz mi jeszcze, czy masz kogoś z kultury, kogo my kojarzymy, bo twoich synów niestety nie kojarzymy jeszcze. Nie, bo ja chciałem powiedzieć nie o nich, tylko chciałem nawiązać do tego, że oni tworzą, sami wynajdują sobie swoje autorytety, to są autorytety sportowe. Okej. Ja oczywiście podtykam jakieś tam historie sportowców, które są od tak pierwszego brzegu. Film Pele, który zrobił na nich ogromne wrażenie. Chłopca, który grał w piłkę, jak był mały, bez butów. Tak. Pewnych warunków i
takie mówienie, że no nie wiem, bo warunki, bo pouwarunkowania, bo urodziłem się w tym miejscu i widzę, że aktualnie, jeżeli chodzi o nich, to największe autorytety dla nich to są autorytety sportowe, tylko koszykarze, bo oni grają koszykówkę i to najczęściej są właśnie takie historie, gdzieś tam historia Michaela Jordana na początku, Michael Jordan, potem jak weszli głębiej w temat, to okazało się, że Michael Jordan może nie jest takim idealnym człowiekiem do naśladowania, ale jego historia jest godna przedstawienia. Teraz nadchodzi ten film o tych siostrach Williams, które też chciałbym bardzo, żeby obejrzeli, bo to był bardzo ciekawy z perspektywy jak... No właśnie, siostry Williams to też jest niezła klamerka z moimi gadkami o Kalifornii, bo to przecież dziewczyny z Compton. Chyba była jeszcze jakaś jedna siostra, która w ogóle dostała kulkę też, nie? A, wiesz co, tylko historią się jeszcze nie interesowałem. Dla mnie taką historią, którą mi powstała, którą mi często sobie oglądamy, czytamy i zagłębiamy się, to jest historia Tony'ego Parkera. Nie wiem, czy miałeś okazję zapoznać się z Grejkiem, Francuzem, który był nie za wysoki, chudy i w zasadzie nigdy nikt mu nie dawał żadnych szans w sporcie. I okazało się, no, że był mistrzem świata, mistrzem Europy, mistrzem NBA. Jest taka historia, którą czasem im włączam, czy sobie ją czytamy, przypominamy trochę o tym, żeby zastanawiali się, czy genetycznie może będą mieli 1,90 m, czy może będą nawet mniej. I tak jak mówiłeś o tych autorytetach, to zadzwonię, bo dla nich to są widzę sportowcy. I to jest w ogóle ciekawe, żeby młodzi ludzie, bo też obserwuję ich nastolatków, którzy nie są sportowcami, nie szukają autorytetów w sporcie. Widzę, że najczęściej są to takie osoby z takiego popkultury, takie głównie hip-hop w Polsce teraz, aktualnie, bardzo mocno się pojawił i to jest w ogóle bardzo ciekawe. Często taki, no, może niezbyt specjalnie właśnie, widzę, że imponują taką osoby stosunkowo młode, które zaczęły zarabiać pieniądze. Ekipa, tak, czyli młode osoby, które w zasadzie no, ciężkiej pracy fizycznej nie wykonują, mieszkają gdzieś w jakimś kurde miejscu, gdzie ta ekipa mieszka, a tamte po tych filmikach dobrze się bawią, zarabiają kupę kasy i to też teraz widzę. Tak. No Romku, nie możemy wszystkich tych wątków dzisiaj przerobić, ale na pewno swego rodzaju pięknem w autorytecie sportowym jest ta wymierność, to znaczy ktoś biega najszybciej, nikt z tym nie dyskutuje, nie ma żadnej alternatywnej opowieści o nim, nie ma dziennikarzy, którzy to twierdzą, że to wszystko za pieniądze jakiegoś tam mocarstwa, prawda, tylko no, albo przybieg najszybciej jest pierwszy na mecie i może być inspiracją dla tych, którzy potrzebują właśnie fizycznej dyscypliny i tego właśnie wzięcia się w garść w taki no, sportowy sposób. Jest to dalekie, co prawda, od mojego życia, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś bardzo tego potrzebuje, żeby osiągać, żeby pokonywać siebie, a z kolei no te kolejne autorytety, które wymieniłeś, no to są takie autorytetciątka, wydaje mi się, to nie są autorytety właśnie poza tym, żeby zarobić pieniądze, no to potrafi wielu na różne sposoby. Niektórzy zarabiają ktoś, kto nie wiem, no jest strażakiem i ratuje innych ludzi, inni zarabiają jak nie przymierzając sex workerka swoim wizerunkiem kupcząc i nic z tego absolutnie nie wynika. No to, że mają te pieniądze, to też mi nie imponuje. Raczej zaimponowaliby mi, gdyby coś z tymi pieniędzmi robili niesamowitego, prawda? Ufundowali, nie wiem, oddział szpitala albo coś w ten deseń. No tak, ale tak jak powiedziałem, młodzi ludzie, tak, tacy młodzi, jak obserwuję i rozmawiam z rówieśnikami moich synów, to tam w zasadzie to pieniądze. Oprócz tego, że jak powiedziałem, bo dla mnie historia ze sportowcami, ona jest ponad sport, nie chodzi o sport, bo obserwujemy, analizując różne sportowe kariery, że często nie ma znaczenia, czy ktoś oczywiście, jak ktoś, nie wiem, ma 1,60 m, to nie będzie nigdy sprinterem, ale pokazuje, nie wiem, Lionel Messi, przykład osoby o bardzo niedużych gabarytach, która sobie świetnie poradziła. Bardziej tutaj dążę do tego, że próbuję im pokazać, że autorytetem powinny być osoby, żeby na nie patrzyli osoby, które mają bardzo mocną psychikę, bo może pójść lepiej, pójść gorzej,
dzieciaki się grają, frustrują się, ale dopóki masz w głowie ten cel, zmierzasz w tym kierunku mocnym, jednym, takim i cały czas go widzisz przed sobą, ta psychika, to ona potrafi działać cuda i tego, to prawda. I poddając, pokazując sportowe przykłady. Tak, to świetne. No ja niespecjalnie przyglądam się biografiom sportowców, ale biorąc pod uwagę właśnie ten czynnik samodyscypliny, psychiki, której nie jest w stanie pokonać jakaś tam jedna czy druga wątpliwość w momencie, kiedy faktycznie no, występują przed milionami i muszą dać z siebie wszystko w swojej dziedzinie, to jest faktycznie inspirujące. I dziękuję ci, Romku, za twoją obserwację, którą się podzieliłeś. To było mocne. Pozdrawiam oczywiście twoich synów. Czy jeszcze ktoś do mnie na bajerkę o autorytetach przedzwoni? 228-27-7205. Na razie Tomasz pokazuje mi, że nie. Także słuchajcie, no to ja jeszcze tylko powiem coś o tych swoich autorytetach, może tak pokrótce, co mnie najbardziej ostatnimi miesiącami poruszyło. To znaczy, być może, co bardziej uważni słuchacze wiedzą, że ze swojego korzennego katolicyzmu, który wziąłem z domu w okolicach 25 roku życia, się wyleczyłem, no ale jestem definicją pokolenia JP2. Jeżeli Karol Wojtyła został wybrany na papieża w 78 roku, no to od mojego 82 roku urodzenia do samej śmierci papieża Polaka przeżyłem te kluczowe lata. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić w tym świecie spolaryzowanych autorytetciątek i tych osobnych internetów, które mamy, jak wielką był postacią Karol Wojtyła dla Polaków. I nie tylko. I to, co mi ostatnio daje bardzo do myślenia, to, że to był aktor. I to jest taki wątek w biografii tego autorytetu, któremu moim zdaniem warto się przyjrzeć, żeby trochę lepiej zrozumieć to, co się w ogóle wydarzyło. No, różne zajawki mają goście, którzy idą do seminarium. Jedni mają jakiś zawód miłosny, inni chcieli nie rezygnować ze swojego homoseksualizmu i też z dostępnych apanaży i różnych bonusów, jakie wynikają z tego, że można było być właśnie czynnym homoseksualistą i jednocześnie takim przewodnikiem dla swojego stada. Dzisiaj oczywiście to już się pozmieniało. A tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który był aktorem i doświadczonym na deskach teatru i z takim właśnie doświadczeniem udawania poszedł do seminarium. No dla mnie ta historia jest niesamowita i daje jeszcze więcej do myślenia w tym jakże skomplikowanym dla nas wszystkich temacie różnych polskich naszych autorytetów. Ja tu nie szkaluję, a jedynie daję takie tropy, które można podjąć, ale też oczywiście nie trzeba. No i cóż, fajnie, że Romek zadzwoniłeś. Przechodzimy teraz do stałego elementu audycji Messing Around, czyli slang, który źle się zestarzał. No właśnie, w odniesieniu do tego, co wcześniej wyrapował nam pięknie Too Short i jego biacz. Pamiętajmy, że mieliśmy też, nie wiem czy to w całej Polsce, czy to nie jest jednak stołeczny regionalizm, taki czas, że do popularnego awruk, do wiecie o co mi chodzi, oczywiście o najpopularniejsze polskie przekleństwo, dodawano i, zmieniano głoskę u na e i powstawała taka kierwa. I zdarzało się, że ktoś tak wchodził i właśnie mówił to z takim konkretnym przedłużeniem i jednocześnie nie przeklinał, ale trochę przeklinał. No średnio. W tej samej lidze, ale na samym dole tabeli gra kuźwa. O losie. Naprawdę. No
No można wybrnąć inaczej z tej chęci przeklnięcia i nie przeklnięcia jednocześnie. Ach, ta kuźwa. No i słuchajcie, jeszcze mocny w dzisiejszym zestawieniu żal.pl, słuchajcie, z tym słowem jakże krótkim i plastycznym, jak każde jedno slabowe słowo, osobiście stosuję do dzisiaj tylko nawet mi was nie żal w odniesieniu do jakichś tam moich adwersarzy w danej dyskusji. No ale ogólnie przyznacie, że żal.pl no nie najlepiej zniósł próbę czasu. Tu pozdrawiam zarówno mamę Rysia, jak i rodziców Heli, koleżanki Rysia. Mama Heli poddała mi ten trop pod rozwagę. I co jeszcze? No jeszcze coś, mini prywata, Januszka taksówkarza, niech się nie smuci, niech wraca do roboty, niech używa tych swoich pieniędzy wymęczonych po prostu, wyciągniętych od nas, biednych pasażerów. Aha, jeszcze swojego kuzyna Michała pozdrawiam. Niedawno się poznaliśmy na pogrzebie. Tak, wiem, to fascynujące. I w związku z tym, że mam jeszcze kilka minut, wreszcie pojawi się miejsce na odrobinę jazzu, bo przecież taka miała być reguła i staram się jej dotrzymywać, że będzie album i rapowy, i nierapowy. Dziś były już dwa rapowe, a teraz Hiroshi Suzuki z płyty Cat. Jeszcze sekundę, Tomasz. To jest taki album, który gdzieś w ogóle zaginął. Teraz się odnalazł, jest wszędzie na streamingach i puzonista Hiroshi Suzuki zrobił taki, no można powiedzieć, definicję spokojnego fusion jazzowego albumu w lat 70., która brzmieniowo doskonale broni się po latach. Jeżeli chcecie takiego jazzu, który, no wiecie, nie będzie was orał po uszach free jazzowymi zagraniami, takimi bardzo chaotycznymi, takiego jazzu dla niesłuchaczy jazzu, dla jazzodenialistów, a jednak chcecie troszeczkę się otworzyć na taką muzykę, zaaplikujcie sobie płytę Hiroshiego Suzuki Cat. To jest świetny, świetny album. Puszczam Ryszardowi, puszczę i wam. Zobaczymy, czy starczy jeszcze chwila na pożegnanie. Najwyżej skrócimy Hiroshiego, a wy do niego, mam nadzieję, powrócicie po moim polecanku. Oto i on, Hiroshi. Ręczny fade tutaj robi Tomasz. To jest prawdziwe radio, nie jakiś tam pitu z komputerka, tylko na konsolecie właśnie ścisza nam Hiroshiego, bo Hiroshi jak się rozkręci, to i 12 minut może tak ładować te jazzy, a ja wam jedynie chciałem zaznaczyć, że album Cat Hiroshiego Suzuki jest po prostu olbrzymem i jeżeli potrzebujecie tego rodzaju brzmień, będziecie zadowoleni. Słuchajcie, ja już się żegnam, jeszcze przypomniało mi się na sam koniec w temacie naszego papieża Polaka jest ktoś, kto no, wypowiada się dużo bardziej radykalnie niż ja i w dodatku robi na bazie tych swoich poglądów mocno no, nieradiowe piosenki, także ja wam nie puszczę tego wykonawcy, ale możecie podigować sobie, nazywa się Papajak Watykaniak. Papajak Watykaniak to gość, którego lepiej nie puszczać, że tak powiem, starszemu pokoleniu, ale no tam on sprawia, że Tuszort wydaje się wyjątkowo grzecznym tekściarzem. Także możecie sobie też spędzić trochę czasu z Papajakiem. Ja już się żegnam, tu lekko wkroczyłem na godzinę 21, ale świadomie, bo Sonar niestety nie przyjedzie, pochorował się, ale poradzimy sobie. Ja wam zaproponuję kolejną piosenkę Hiroshiego Suzuki. Wspaniałe, gładkie, ale nie pozbawione geniuszu kompozycje jazzowe. I co? No i dzisiaj nie idę na miasto, bo dostałem cynk od mamy Rysia, że jest dramat, także Rysiaczku, weź tam, nie krzycz na matkę. Mamo, trzymaj się, ja skołuję jakieś pyszne jedzenie i wracam do was. A my słyszymy się i widzimy się za tydzień w kolejnej odsłonie audycji Messing Around. Cześć!